Widzowie telewizji Tetka zauważyli, że tczewskie ulice po długiej zimie nie są jeszcze pomalowane. Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych Przemysław Boleski wyjaśnia, skąd to opóźnienie i zapewnia, że odświeżanie całego oznakowania poziomego na tczewskich ulicach rozpocznie się w połowie tego miesiąca. Widzowie programu Pytania do Prezydenta zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego w Tczewie jeszcze nie rozpoczęło się wiosenne odnawianie poziomego oznakowania dróg. Mirosław Pobłocki nie przekazał bezpośredniego wyjaśnienia, powiedział jednak, kto jest za to odpowiedzialny. Ja rozumiem tłumaczenia, że najpierw trzeba połatać wszystkie dziury, a potem dopiero pomalować, ale niestety mamy już praktycznie połowa czerwca, tak, a ciągle ulice są czarne. Jest to ewidentny błąd pana dyrektora Boleskiego. Wyciągnę odpowiednie konsekwencje służbowe, a pan prezydent Adam Burczyk przeprowadzi stosowną rozmowę i, jak to się mówi, postawi pana dyrektora do pionu. Wywołany do odpowiedzi dyrektor ZUK-u Przemysław Boleski tłumaczy, że sytuacja jest skomplikowana i na opóźnienie malowania ulic oprócz długiej zimy złożyło się kilka czynników. Najpierw poprosiliśmy dyrektora o wyjaśnienie, w jaki sposób wybiera się firmy odpowiedzialne za bieżące utrzymanie dróg. Boleski powiedział, że przeprowadzone zostały 3 przetargi. Tereny związane z zabrukami, z chodnikami wykonujemy my w naszym zakresie, natomiast pozostałe 3 zadania przystąpiły 3 firmy i łączna kwota na ten rok była powyżej 500 000 zł. Ponad 100 tysięcy za malowanie, ponad 200 tysięcy za bitumikę i 200 tysięcy za drogi śrutowe. Przetarg, który rozpisujemy rokrocznie na bieżące utrzymanie oznakowania poziomego, dotyczy nie samych przejść, ale całej infrastruktury tej drogowej, czyli pasy, rozdzielenia pasów ruchu, przejścia dla pieszych. Staraliśmy się, ale też wiadomo, środki są ograniczone, żeby wrzucić też malowanie ścieżek rowerowych na przejściach dla pieszych. Też to jest w jakimś stopniu ujęte w tym postępowaniu. Także malowanie wszystkiego. Widzowie naszej telewizji zauważyli, że ulice w Tczewie, mimo że mamy już czerwiec, nie są odświeżone, nie ma oznakowania poziomego, nie są wymalowane. Zwłaszcza niewidoczne są przejścia dla pieszych. Tak, ten proces powinien już się rozpocząć od momentu podpisania umowy. Umowa została podpisana w połowie maja, bo proces przetargów, ogłoszenia, wyboru, później podpisania umowy przebiegał w taki sposób, a inny, że to w połowie maja się zakończyło. My, wykonawcy, już monitorujemy od momentu podpisania umowy z przyjechaniem do nas, natomiast po przykładzie dróg wojewódzkich widać, że one prędzej są robione, wiadomo, firmy, które przystępują do przetargów tych dużych, inaczej traktują bardzo dużych osoby zamawiające lub podmioty, które zamawiają, a inaczej traktują takie ciutkie, mniejsze podmioty. My od dłuższego czasu monitorujemy już, żeby nastąpiło to malowanie. Wykonawca zadeklarował się, że kończy w Siedlcach. To jest taka nietypowa branża, nie ma tych dużo wykonawców i też specyfika tego. Trzeba wiedzieć, że to się robi po nocach lub w weekendy. I niejednokrotnie jest stopień skomplikowania taki, że nie zawsze można w każdym momencie wykonawcy na nasze od razu audyt się pojawiają. I ta przyczyna jest taka, że ten termin jest przesunięty. Również należy pamiętać, że do połowy kwietnia trwała akcja zima. Po akcji zima, czyli w połowie kwietnia zakończyliśmy akcję zima, zaraz. I nawet w trakcie jeszcze miesiąca kwietnia następowało sprzątanie ulic, bo ciężko też od razu wziąć wykonawcę, który by miał wejść w kwietniu na ulice, które jeszcze są po zimie zasypane piaskiem, tak? Więc ten proces też się składa parę czynników na to. Mieliśmy, jak zresztą to było widać na terenie miasta, specjalne jednostki, które odpowiadały za usunięcie nadmiaru piachów z ulic. Kolejną rzeczą, co jest i co jest tak samo, część ulicy można by było już malować, natomiast wykonawca, który chce przyjść malować, chce przyjść jakby na całe zadanie od razu się tym zająć, ponieważ te służby swoje przerzuca z miasta do miasta. Ale żeby zacząć malować po drogach, które nie są jeszcze połaptane, więc znowuż następuje eskalacja działań. W tym tygodniu będą już wstępne prace na ulicach miasta związane z regulacjami studzienek. W przyszłym tygodniu będzie utrudnienia w ruchu związane z frezowaniem Ład, dziur, ulic, bo wjedzie sprzęt w połowie tygodnia. Następnie zostanie to załatane i wykonawca się deklarował, że w ciągu 1,5 tygodnia czasu pojawią się jego służby i nastąpi malowanie. Można powiedzieć, że nastąpi to do końca czerwca, czy nawet szybciej?
Można powiedzieć, że w czerwcu to się rozpocznie i chcielibyśmy, żeby w pierwszych tygodniach lipca się zakończyło kompleksowo wszystko.